czajnikowy.pl. Może o tym nie wiedzieliście, ale Polska jest piątym najbardziej okrągłym krajem na świecie. I dzisiaj zajmiemy się krajem raczej podłużnym. Nie tak podłużnym jak na przykład Chile czy tam Gambia, raczej coś w stylu Włoch. Zapraszam do Wietnamu. Jakie ma to znaczenie, że to podłużny kraj? Otóż no, Wietnam jest to kraj, który znajduje się po wschodniej części Półwyspu Indochińskiego. Właściwie go tak otula od tamtej strony. Wiąże się to z tym, że jest tam dość spora różnica no, klimatu, można by powiedzieć. Problem jest taki właśnie, kiedy długie kraje są zorientowane pionowo na naszej kuli ziemskiej. Stąd wyróżnia się tam dzisiaj 6 obszarów, gdzie produkuje się herbatę. I wszystko zaczęło się właściwie w niepamiętnych czasach, ponieważ Wietnam jest to jeden z krajów, które mają herbatę dziko rosnącą i miały ją zawsze. No i właściwie pierwsze jakieś informacje o tym, że herbatę się tam zbierało, z dzikich stanowisk gotowało i piło, pochodzą sprzed 3000 lat. Ale tak na dobrą sprawę, dopiero w XIX wieku, kiedy no, przybyli tam Francuzi i zaczęli wprowadzać różne francuskie zwyczaje, takie jak bagietki, kawę, to oni również założyli plantacje herbaciane i wtedy na dobrą sprawę zaczęła się cała przygoda Wietnamczyków z herbatą. Oni zaczęli w środkowej części kraju, więc jesteśmy gdzieś w połowie długości. Wiek XX to czas prawdziwego rozkwitu na plantacjach herbacianych. Założono ośrodki badawcze, które miały stworzyć nowe kultywary i szczepy herbaciane, które były bardziej ekonomicznie uzasadnione w tym obszarze. Zaczęto zakładać nowe ogrody, ściągać sprzęt do produkcji herbaty, zwłaszcza z Anglii. No i efekt był taki, że w latach 30. już 6000 ton herbaty produkował Wietnam, a potem przyszła wojna. Później wojna indochińska, wojna wietnamska, więc ogólnie trochę się wojen przetoczyło przez ten kraj i oczywiście zawsze wojny odbijają się źle na produkcji rolnej, w tym herbacianej. No i niestety plantacje wymagały bardzo dużych inwestycji, kiedy wreszcie się wojny skończyły. Trzeba było wszystko odbudowywać. Najpierw zajęli się tym Rosjanie i Chińczycy, no w latach 90. już później inne kraje, Japonia, Irak, wszyscy, którzy chcieli kupować herbatę z Wietnamu, którzy widzieli tam potencjał, zaczęli tam inwestować i w końcu sytuacja się poprawiła. XXI wiek przyniósł dalszy rozwój. Pod uprawami znajduje się już 130 tysięcy hektarów, co daje produkcję 136 tysięcy ton rocznie. I niestety nie jest to najbardziej ceniona herbata na świecie. Okazuje się, że wiele rynków zamyka się na nią przez dużą ilość stosowanych pestycydów, niską jakość. Niestety rynek herbaty wietnamskiej czeka kolejna rewolucja. Rząd zaczyna inwestować, kolejne badania się rozwijają, ściągają się szczepy herbaciane z Tajwanu, rozpoczyna się produkcja ulonga i ostatecznie duży nacisk kładzie się na, no może nie do końca ortodoksyjną herbatę, ale jednak troszeczkę bardziej ekologiczną, często certyfikowaną, dzięki czemu herbata wietnamska podbija zachodnie rynki. Pojawiają się również różnego rodzaju imprezy herbaciane, targi, wystawy. Rząd i cały kraj kładą nacisk na herbatę i rozwija się to świetnie, chociaż jednak Wietnam bardziej kojarzy nam się z kawą. Jako że kraj jest długi, jak się rzekło, opuszczamy środkową część, idziemy trochę bardziej na północ. Północny zachód oraz Viet Bac to są rejony, gdzie herbata rosła i rośnie dziko. Czyli mamy po prostu herbaciane lasy, gdzie można iść jak na grzyby i zrywać herbatę. Co zyskujemy? Jest to herbata no właściwie organiczna, można by powiedzieć, niecertyfikowana, ale też niczym nie pryskana, no bo lasu się raczej nie opryskuje. Taka herbata ma ciekawy smak, ponieważ może być zbierana z dzikich stanowisk, które żyją w naturalnej równowadze. Jest odpowiednia ilość robali, odpowiednia ilość światła, minerałów, wszystkiego, bo po prostu sama z siebie herbata sobie tam wyrosła i tam ma się najlepiej, więc też daje najlepszy plon, chociaż nie największy, ponieważ nie jest to no, uprawa, tylko zbieranie. Takie stare drzewa, które sobie tam występują, mogą mieć bardzo dużo lat i nazywane są nieśmiertelnymi przez miejscowych. Dorastają do 15 metrów, trzeba się wspinać na nie i obrywać listki. Taka herbata nazywa się Santuyet, czyli
śnieżne góry, co odnosi się do pokrytych listków puszkiem herbacianym, listków herbacianych pokrytych białym puszkiem w ten sposób. I no, jest to cecha bardzo charakterystyczna i, no i właściwie temu zawdzięcza nazwę. Kolejnym ważnym regionem produkującym herbatę w Wietnamie jest Thai Nguyen, czyli miejsce, gdzie herbata była zbierana jeszcze zanim pojawili się Europejczycy i miejsce, które było przez nich rozwijane i miejsce, które produkuje teraz słynną zieloną herbatę. Nie jest może tak bardzo ceniona i droga jak ta, ale jest herbatą, którą pija bardzo dużo Wietnamczyków. Jest duże spożycie na miejscowym rynku tej herbaty. No i oczywiście również sporo wysyłana jest za granicę, ale jest to, można by powiedzieć, taka ulubiona herbata Wietnamczyków i wielkie jej ilości produkowane są, no właściwie od początku. Jest to najbardziej kojarzący się z herbatą region, ale nie tylko, ponieważ jest bardzo popularny turystycznie, ponieważ tam są słynne wietnamskie jaskinie, piękne i pełne stalaktytów i innych interesujących struktur, które zjeżdżają się ludzie z całego świata, żeby zwiedzać i oglądać. Kultura herbaciana w Wietnamie, tak jak kraj długi, jest różna. Na północy raczej preferuje się herbatę ciepłą, za to na południu, gdzie upalnie, raczej z lodem, zimną. Pamiętajmy jednak, że najbardziej ulubionym napojem tam jest kawa i to kawa robusta. Myślę, że możecie baristów pytać o wietnamskie kawy, jest to jeden z większych producentów tego typu kawy. I wiąże się to z Francuzami, którzy nie tylko zostawili plantacje herbaciane w Wietnamie, ale zostawili również plantacje kawowe, ale zostawili również bagietki. To może was zdziwić. Kiedy będziecie w Wietnamie, zobaczycie handlarzy bagietek, jak pod wieżą Eiffla. I to jest ciekawie skomponowane z miejscową kuchnią. Jak się parzy herbatę tam? Dość mocną, dość intensywną. Nawet się często nie przecedza. My naszą wietnamską herbatę zaparzymy w czymś takim, ponieważ bardzo popularne i charakterystyczne dla Wietnamu jest posiadanie specjalnych koszyczków i pudełek, które są ocieplone po to, żeby czajniczek siedział w środku i żeby, no tak jakby nie stygła ta herbata, ale też żeby no, parzenie odbywało się w jeszcze wyższej temperaturze. Więc my zastosujemy coś, co nie jest typowo wietnamskie, ale ma swój własny ocieplaczyk, więc może troszeczkę będziemy imitować tę kulturę. Sama kultura herbaciana właściwie nie ma jakiejś tam ceremonii, nie ma jakichś zwyczajów. Jest za to fajna ciekawostka związana z Wietnamem, a mianowicie herbata aromatyzowana lotosem. Wiąże się to z postacią króla Tuduka, który sobie życzył, zresztą nie wiadomo, czy to był jego rozkaz, ale na pewno wiemy, że parzono dla niego herbatę w bardzo specyficzny sposób. Jeżeli macie ochotę spróbować herbaty po królewsku wietnamsku, możecie udać się do królewskich ogrodów, gdzie rosną słynne różowe lotosy, które notabene są takim narodowym kwiatem trochę w Wietnamie. Tam słudzy zawijali do rosnących jeszcze kwiatów herbatę wieczorem, zawijali nitką, żeby się to nie wysypało i taka herbata tkwiła wewnątrz rosnącego kwiatu przez całą noc. Rano odwiązywano sznurek, wysypywano susz i zbierano rosę, która się zgromadziła na tych kwiatach. I kiedy nazbierano jej wystarczająco dużo, grzano ją i parzono tę aromatyzowaną kwiatem herbatę za pomocą porannej rosy. No nie ma chyba bardziej królewskiego napoju. I tradycja ta przetrwała, może nie aż tak szczegółowo, ale herbata aromatyzowana kwiatem lotosu ciągle jest popularna i ciągle jest taką wizytówką herbaty wietnamskiej. I musicie wiedzieć, że proces jest dość żmudny, aromatyzowania, ponieważ susz musi być aromatyzowany pięciokrotnie, za każdym razem świeżą porcją 300 kwiatów, z których wyciąga się pyłek i słupki, pręciki, miesza się to razem, okłada kwiatami, podgrzewa, zawinięte szczelnie, bardzo skomplikowane i jedynie 30 rodzin w Wietnamie jest jeszcze w stanie kultywować te tradycje i robić to tak jak należy. Stąd będziecie mieli okazję, kosztujcie na pewno.
Sesantujet gotowa. Zielona herbata z północnej części Wietnamu. Zacznę od picia, bo nie mogę się doczekać. Wyśmienita. Właśnie dlatego nie mogę się doczekać, bo już ją świetnie znam. Bardzo lubię. Owocowo, kwiatowa, a zarazem taka przyjemnie tonizująca, świeżutka. Nie wiem, czy więcej jest owoców, czy kwiatów. W każdym razie jest tego dużo. Bardzo jestem zachwycony, bardzo jestem jej fanem i uważam, że bardzo fajnie jest spojrzeć szerzej na Wietnam, że to nie tylko kawa, robusta i sajgonki, ale też wyśmienita herbata, ponieważ Wietnam jest piątym na świecie producentem herbaty. Produkuje 260 tysięcy ton rocznie. Ulongi zielone i czarne, więc warto zwiedzać Wietnam. Jeżeli nie osobiście, to przynajmniej czarką po mapie gdzieś tam i kosztować. Piszcie do nas, czy znacie herbaty wietnamskie, czy lubicie, czy byliście w Wietnamie i jak się pija na miejscu. Na pewno ktoś z Was był, bo wiem, że to dość popularny kierunek podróży. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.